czwartek, 15 lutego. Witam Was serdecznie i pozdrawiam z Ustronia. Dzisiaj, w drugi dzień czasu pasyjnego, towarzyszą nam słowa z czwartej Księgi Mojżeszowej, z 21 rozdziału 7 wiersza oraz z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, 5 rozdziału 20 wiersza. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. Apostoł Paweł napisał: w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Drodzy, wczoraj weszliśmy w czas pasyjny, przeżywaliśmy dzień pokuty i modlitwy, środę popielcową. I nasze myśli już od tamtego czasu były skierowane właśnie w stronę żalu za grzechy, w stronę autorefleksji. I dzisiejsze teksty kontynuują ten temat, prowadząc nas w kierunku przebaczenia tych grzechów, w kierunku pojednania. Pojednania z Bogiem, ale także, co jest równie ważne, pojednania z drugim człowiekiem. W starotestamentowym fragmencie lud przychodzi do Mojżesza po tym, jak był dziesiątkowany z powodu plagi wężów na pustyni. Proszą o ratunek, żeby on wstawił się za nimi do Boga. I Bóg wysłuchał tego wołania, zesłał ratunek. Ktokolwiek spojrzał na miedzianego węża, ten był uzdrowiony, ten mógł żyć. I apostoł Paweł także i nas wzywa: pojednajcie się z Bogiem. Z Bogiem jednamy się w modlitwie, w skrusze, w żalu za grzechy. Ale nie możemy być w pełni pojednani z Bogiem, jeżeli to pojednanie nie będzie miało też i wymiaru ziemskiego. Musimy pojednać się z drugim człowiekiem. Jeśli jest taka możliwość, jeśli do tego możemy doprowadzić, bo nie zawsze się da, ale i do tego możemy doprowadzić, musimy też być pojednani sami z sobą. A to nie jest proste, bo czasami są w naszym życiu rzeczy, elementy, których my sobie sami nie jesteśmy w stanie przebaczyć. Przez to nie możemy przyjąć przebaczenia od drugiego człowieka. Nie możemy też w pełni przyjąć i cieszyć się tym Bożym przebaczeniem wyciągniętymi do nas ramionami Chrystusa. Dlatego te dzisiejsze teksty zachęcają nas co prawda do pojednania z Bogiem, ale poprzez pojednanie z drugim człowiekiem. Zachęcają nas, byśmy wyciągnęli rękę do zgody, do pojednania. Zachęcają nas również do takiego życia, żeby konieczności tego jednania i przepraszania było jak najmniej. Żebyśmy trwali w naśladowaniu Chrystusa. A w tym trwaniu naśladowania Zbawiciela mamy być w Jego ręku, mamy być przez Niego prowadzeni, mamy trwać w Bożej bliskości i pod Bożą ochroną. I o tym też mówi zwrotka pieśni autorstwa księdza Eugena Eckerta, którą również przytacza książeczka z Biblią na co dzień. Niech strzeże nas Bóg, w opiece ma Bóg, tak zło nas już nie naruszy. Bądź siłą, daj moc, by pokój rósł, byś zbawił już nasze dusze. I u progu tego kolejnego dnia, u progu tego czasu pasyjnego, ja Wam, kochani, życzę, aby Bóg Was strzegł na wszystkich Waszych drogach, aby zło nie miało do Was przystępu, aby Bóg był Waszą siłą, aby dodawał Wam mocy, przede wszystkim, żeby obdarzał swoim pokojem, którego świat dać nie może, żebyśmy chronieni przez Boga w Jego bliskości i w Jego pokoju, szli przez różne drogi naszego pasyjnego pielgrzymowania i szli przez różne drogi naszej doczesnej pielgrzymki. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.